Mam 71 lat, ale wolałabym mieć mniej. Znalazłam na to sposób. Jestem badaczką w projekcie badawczym. W tej chwili obszarem moich zainteresowań jest sztuka lat 60. i 70. Głównie zajmuję się pisaniem. Czas, by Irena i Agnieszka zamieniły się rolami. Czy ty się ruszasz w ogóle? Troszkę. Nie tak jak mama, w sensie... No mama zasuwa. To nie jest ten poziom. Mama zasuwa. Twoim zadaniem dzisiaj będzie oprawienie obrazu, zaaranżowanie go w tej przestrzeni. To nasze obrazy, które musimy zaaranżować z obrazem, który jest tutaj. To jest ten obraz będziesz musiała oprawić. Teraz przed Agnieszką i Ireną wspólne zakupy. Jeżeli nie macie pani nic przeciwko, zaproponuję jeden kolor od siebie. I będzie to przepiękna czerwień. Oj, aha, no dobra, fajnie. Oj, dokładnie. Popatrz, taki ładny karminowy, to mi się podoba, tak. Mogę spróbować? Mhm. Proszę zaspoczować. No to poczekaj, córeńko. No nie, a właśnie, u ciebie musimy spróbować. Ona jest matowa na usta? To jest wykończenie satynowe, czyli takie bardziej komfortowe do noszenia, a przy okazji nawilżające. Dzięki temu pomadka świetnie utrzymuje się w ciągu dnia i daje nam poczucie komfortu i pewności, że kolor się nie rusza. O, dziękuję bardzo. Chciałam pani zaproponować serum. Serum to jest taki kosmetyk, który potrafi zmniejszyć widoczność zmarszczek, dodatkowo dogłębnie nawilżyć skórę dzięki zawartości kwasu hialuronowego, który jest takim eliksirem młodości dla skóry. Aplikacja jest bardzo prosta. Dzięki wygodnej pipecie swobodnie aplikujemy idealną ilość produktu do aplikacji bezpośrednio na twarz. Dobrym rozwiązaniem też jest mieszanie tego serum z ulubionym olejkiem do twarzy. Powąchaj, zobacz. Taki delikatny. Bardzo sympatyczny. I zobacz, nie kleje się. Tak. Subtelny, dobrze się wchłania. Przy okazji, jeżeli aplikujemy go do porannej pielęgnacji, świetnie sprawdza się pod makijażem. To też jest kosmetyk, który będzie dedykowany do każdego rodzaju skóry, nawet tej wrażliwej. To możesz spróbować sobie. Pożyczę ci trochę potem. Proszę bardzo. Super. Dziękujemy serdecznie i życzymy miłego dnia. Dziękuję wzajemnie. Dziękuję pięknie. Najmocniejszym punktem makijażu Ireny będą usta. Dlatego Jaga postawi na delikatne podkreślenie oka w odcieniach brązu. Paletka zawiera szeroką gamę cieni, od matowych po metaliczne, co pozwala na stworzenie zarówno codziennego, jak i wieczorowego makijażu. Marta wykona Agnieszce delikatny makijaż. Jednym z jego elementów będzie modelowanie twarzy, które podkreśli jej naturalne piękno. Wybrałam paletkę, w której tak naprawdę mamy wszystkie produkty, których potrzebujemy. W tej paletce mamy dwa brązery, które są tak naprawdę dla każdej karnacji. Dlaczego? Przez to, że mamy brązer w ciepłych odcieniach i w chłodnych odcieniach. Mamy również róż. Róż tak naprawdę, który jest bardzo uniwersalny. I również mamy rozświetlacz. Rozświetlacz też w bardzo uniwersalnym odcieniu. Można łączyć te produkty ze sobą, przez to, że każdy tak naprawdę z kolorów do siebie pasuje. Faktura produktów jest tak jedwabista, że człowiek, kobietka nie zrobi sobie po prostu nią plamy. Mamy to. Mam nadzieję, że wam też się spodoba tak jak mi.